Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzyrak Vlog. Zapraszam Was na 5 pomysłów na przebrania na imprezę sylwestrową. Postarałam się wybrać 5 najpopularniejszych grup, żeby pomóc w wybraniu stylówy na tą ważną noc. Na zmarzlucha. Ten strój przypadnie do gustu każdemu, kto lubi ciepełko i wygodę. Dodatkowo musicie oczywiście lubić atencję, bo nie przejdziecie w nim niezauważeni. Kigurumi możecie kupić w internecie za nieco ponad 100 zł. Zwykle jednak występuje w jednym rozmiarze, więc jeśli masz więcej niż 175 cm wzrostu, to nie polecam go kupować. Ja wybrałam wariant z jednorożcem, bo idealnie komponuje się z moim plecakiem. Jeśli jednak nie jesteś fanem jednorożców, to nie przejmuj się. Jest tyle wersji onesie, że na pewno znajdziesz coś dla siebie. Na piękną i bestię. Ta stylizacja przypadnie do gustu tym z Was, które lubią błyszczeć w towarzystwie. Perfekcyjny makijaż, szeroki uśmiech, czyli idealny kompan do rozmowy. Wysokie buty są tutaj obowiązkowe, więc konieczna jest wprawa w ich noszeniu. Przecież nie chcecie się wygłupić, prawda? Sylwestrowa sukienka musi być oczywiście super błyszcząca, super krótka i super dopasowana. Całość zestawu dorwiecie na pewno w Waszej ulubionej galerii handlowej. Bądź piękna, a reszta niech wygląda jak bestia. Na nerda! Lubisz gry, książki i rzadko wychodzisz z domu? Sylwestrowa impreza jest pewnie jedną z niewielu, na które wychodzisz, więc odpicuj się jak należy. Na swój ulubiony sweter załóż krawat Twojego domu z Hogwartu, narzuć długą czarną narzutkę, dodaj czarodziejską czapkę i wykończ stylowymi okrągłymi poterkami. Jeśli to sprawi, że będziesz się czuć bezpieczniej, zawsze możesz chodzić ze swoją ulubioną książką pod pachą. Potrzebne elementy stroju znajdziesz pewnie w szafie swoich dziadków lub w internecie. Powodzenia! Na czarno. Jeśli kolorowe sukienki i kalifornijska opalnizna to nie Twój klimat, to ta propozycja jest dla Ciebie. Czarny zawsze jest modny, więc obwieś się nim od stóp do głów. Do tej stylizacji polecam długą, koronkową sukienkę, czarną kolię i mocny makijaż. Nic tak nie podkręci mroku, jak dobra, ciemna szminka. Niestety nie będzie łatwo znaleźć podobnej sukni, ale czasami w second handach kryją się prawdziwe perełki. Więc jak to mówią, szperajcie, a znajdziecie. Na normalsa. Są osoby, które, żeby podkreślić swoją indywidualność, starają się wyglądać wyjątkowo normalnie. Jednak wyjątkowo normalnie nie znaczy nudnie. Wszystko musi się wyróżniać jakością i detalem. Bluzka od małego polskiego projektanta, spodnie z wysokim stanem, obowiązkowo przed kostkę, a to oczywiście po to, żeby wyeksponować najmodniejsze skarpety i nowe buty. Taki zestaw wymaga starannego planowania i godzin spędzonych w internecie, ale opłaca się. Złap w rękę komórkę z tego sezonu i przesiedź z nią całą imprezę. Bądź normalny. A jestem tutaj na zaproszenie Pepsi, która robi wyzwanie smaku dla szykujących się na imprezę. I cieszę się, że to nie jest żadna ściema, bo tam widziałam na tableciku, jak wyniki są od razu przemielane przez system i wszystko jest pięknie pokazane. I okazuje się, że 63% szykujących się na imprezę wybrało smak Pepsi. Wyzwanie smaku oczywiście pojawiło się w mieszkaniu, dlatego że to tam zwykle szykujemy się na imprezę. I mam dla Was jeszcze jedną super wiadomość, a mianowicie przejmuję na parę dni Snapa Pepsi. Koniecznie napiszcie w komentarzu, która propozycja Wam się najbardziej podobała. Jak zwykle dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!